Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Zacznę od tego, że bardzo serdecznie witam na kanale cztery nowe osoby, które dołączyły do mnie po omówieniu podręcznika wydawnictwa WSIP. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, że będziemy się razem dobrze bawić, czytając wspólnie książki historyczne, a my tymczasem kontynuujemy naszą starożytno-średniowieczną podróż za pośrednictwem podręczników szkolnych z zakresu rozszerzonego. Dziś zajmiemy się tym przygotowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Podobnie jak w przypadku produktu wydawnictwa WSIP, również i ta praca ma bardzo przystępną formę. Jest kolorowa, pełno tu wszelkiego rodzaju zdjęć i ilustracji. Wśród rycin dominują głównie dawne malowidła, ale można tu też znaleźć fotografie przedstawiające, jak dane miejsca czy budowle wyglądają współcześnie. Ponadto dodatkową wartością tego podręcznika, jak w poprzednio omawianym, są okienka czy też kapsułki, nazwa nie ma tu większego znaczenia. Za najważniejsze uznałbym te nazwane postać historyczna, w których prezentowane są życiorysy ważnych osób dla danego okresu. Bardzo w tym podręczniku podoba mi się to, że od powstania Polski pojawiają się w nich praktycznie wszyscy najważniejsi nasi władcy. W innych kapsułkach, na przykład Warto Wiedzieć, prezentowane są ciekawostki związane z danym zagadnieniem. Niewątpliwą zaletą tego podręcznika jest to, że można go czytać w sposób ciągły. Także dlatego, że jego autorzy zdecydowali się na to, żeby wszystkie pojęcia tłumaczyć właśnie w tekście. Przy tym, że nie zawsze się to sprawdza, gdyż niektóre z nich są tylko przytoczone, a ich znaczenie nie zostało podane. Podobnie jak w przypadku wersji podstawowej, również i autorom tej pracy udało się zachować formę opowieści. Widać co prawda, że jest to pomoc naukowa i jest nastawiona przede wszystkim na przekazywanie wiedzy, ale jej twórcom o wydarzeniach udaje się nie tyle mówić, co o nich opowiadać. Widoczny jest związek przyczynowo-skutkowy oraz to, że autorom zależy na wytłumaczeniu i wyjaśnieniu pewnych zagadnień. Jako lektura ta pozycja jest jednak trochę nierówna, ale bym ją polecił jako zwykłą książkę do przeczytania. Trzeba jednak potraktować ją w tej sytuacji tak, jak nadniemnym autorstwem Elizy Orzeszkowej. Trzeba po prostu wiedzieć, które jej fragmenty należy pominąć. Co mam na myśli mówiąc to? Spójrzmy na konstrukcję działu szóstego. Na początku mamy konflikt cesarstwa z papiestwem. Ciekawy temat. Potem są wyprawy krzyżowe. Temat po prostu fascynujący. Dalej jest Imperium Mongolskie. Też ciekawe, ale już dla mniejszej ilości zainteresowanych. A co mamy dalej? Narodziny monarchii stanowej. Gospodarka średniowiecznej Europy. Miasto i wieś w średniowieczu. Kościół w średniowieczu. Oraz kultura średniowiecznej Europy. Zagadnienia te, choć opisane całkiem sprawnie, raczej nie zainteresowałyby standardowego czytelnika. Dla mnie jednak coś innego jest tu bardziej przerażające. Ten materiał prawdopodobnie został przewidziany na 5 jednostek lekcyjnych. To jest 5 lekcji mówienia tak naprawdę o niczym, o czym moim zdaniem powinno się wspominać wyłącznie w kontekście ważniejszych wydarzeń. To niestety świetnie ilustruje, jak bardzo przeładowany jest polski program nauczania, jak wiele w nim treści jest po prostu zbędnych. W pomocy na poziomie podstawowym omawianie dziej po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego wygląda w ten sposób, że najpierw przedstawione są wydarzenia europejskie, potem polskie, następnie uczniowie wracają na zachód kontynentu, by potem znów zameldować się nad Wisłą. Tutaj przybrało to podobną formę, ale w tym przypadku wydaje mi się to trochę chaotyczne. Wydarzenia ogólnoeuropejskie często omawiane są jako kontekst w odniesieniu do tego, co działo się w naszym kraju. W tej pracy wydarzenia z Polski potrafią przegonić te z kontynentu, co oznacza, że omawiane są bez wyżej wspomnianego kontekstu. Na końcu każdego dużego działu znajduje się powtórzenie wiadomości. Ta część podręcznika została przygotowana o wiele lepiej niż w przypadku poprzednio omawianego.
Ma ono formę krótkich streszczeń, w których wypunktowano najważniejsze wiadomości z danego działu. Jest to bardzo korzystne dla ucznia, który w ten sposób otrzymuje jasną informację. Ma umieć to, to i to, a rozwinięcia zagadnień znajdują się w poprzednich rozdziałach. Dodatkowo w powtórzeniu umieszczono kalendarium z najważniejszymi datami z danego działu. Nie ma tu co prawda osi czasu, ale ta umieszczona została w każdym małym rozdziale i podobnie jak w wersji podstawowej, naniesiono na nią nie tylko wydarzenia, ale też okresy. Spośród moich ulubionych tematów zadowolony jestem praktycznie ze wszystkich. Co prawda znalazłem tu parę rozdziałów, których potencjał nie do końca został wykorzystany, jak na przykład początki państwa polskiego czy początki dynastii Jagiellonów, ale o pozostałych czytało mi się z przyjemnością. Trochę problemów sprawił mi starożytny Rzym, ale to dlatego, że był spowalniany przez opisy ustroju czy kultury imperium. W pełni natomiast wykorzystano potencjał tak fascynującego tematu, jakim niewątpliwie są krucjaty. To zagadnienie zostało opisane w ten sposób, że potrafi zainteresować ucznia i zachęcić go do głębszego zapoznania się z nim. Przyjemność w tym podręczniku sprawiło mi również czytanie o wojnie stuletniej. W przeciwieństwie do autorów wydawnictwa WSIP, twórcy tej pracy opisali to tak, że nie odbiera to czytelnikowi przyjemności z dowiadywania się o tym. Tu również znajduje się tabelka dotycząca tego konfliktu, jednak zawiera ona nie jego przyczyny, ale poszczególne etapy oraz ich przebieg. Poza tym twórcy tej pozycji zwracają uwagę na to, że termin wojna stuletnia został nadany średniowiecznej serii konfliktów przez historyków dopiero w wieku XIX. Bardzo mi się to skojarzyło z książką autorstwa Normana Davisa pod tytułem Europa walczy 1939-1945, nie takie proste zwycięstwo. W niej autor sugeruje, że w przyszłości historycy mogą zweryfikować naszą wiedzę na temat XX wieku i być może będzie się mówiło o jednej wojnie globalnej trwającej 75 lat, na którą będą się składać pierwsza i druga wojna światowa oraz wojna zimna. Od kiedy omawiam podręczniki do klasy pierwszej, w każdym, dosłownie w każdym przypadku czepiam się braku podkreślenia osiągnięć Rzymian w dziedzinie prawa. Czytając tę pracę, w końcu trafiłem na podrozdział, w którym zostało to opisane dokładnie tak, jakbym chciał. Ten fragment pozwolę sobie odczytać. Prawo rzymskie stało się podstawą systemów prawnych niemal wszystkich późniejszych państw europejskich. Cechowała je precyzja, jasność oraz uniwersalność rozwiązań. Wiele rzymskich sentencji prawnych nadal znajduje zastosowanie zarówno w prawie, jak i w życiu codziennym, np. Lex retro non agit, prawo nie działa wstecz, Salus rei publica suprema lex, dobro państwa najwyższym prawem, czy też dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo i należy go przestrzegać. Prawo rzymskie jest dziś również ważnym przedmiotem na studiach prawniczych. Jak już wspominałem przy okazji omawiania pracy wydawnictwa w SIP, nie tak wyobrażałem sobie podręczniki do zakresu rozszerzonego. Wydawało mi się, że będzie to uszczegółowienie pewnych ciekawych tematów, a znalazłem tu większe detale na temat tych kwestii, które mnie kompletnie nie interesują. Nie jest to też do końca wina autorów, a bardziej przeładowanego programu nauczania. To również jest dobry, ciekawy, uporządkowany podręcznik z informacjami podanymi w sposób zjadliwy. Ten jednak, w przeciwieństwie do poprzednio omawianego, byłbym w stanie polecić jako zwykłą książkę do przeczytania. Niemniej jednak, jak już to zostało przeze mnie wcześniej wspomniane, trzeba wiedzieć, które fragmenty należy ominąć. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Ponadto zachęcam też do kliknięcia przycisku subskrypcji. Dzięki temu dołączycie do grona moich stałych widzów. Zajrzyjcie też na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytać. Są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!